Weronika, co z twoją rodziną na Ukrainie? Mieszkają przecież w Kijowie. Mieszkają po całej Ukrainie i wszyscy są w domach. Niektórzy są nawet w pracach. Tak? Tak. Ludzie trzymają możliwy spokój w tym sensie, że są przygotowani. Każdy ma dokumenty przy sobie, walizki przy sobie. Ludzie się przygotowywali od dawna na taką ewentualność. Teraz nic nie pomoże. Nie ma nigdzie już ucieczki. Drogi są zablokowane, korki są wszędzie na wyjazdach. Na granicach są korki nie do przejścia. W powietrzu zakaz oczywiście poruszania się, w związku z czym po prostu pozostaje się trzymać, modlić, wspierać wzajemnie i reagować w zależności od sytuacji. Na szczęście cała masa polityków, Werchowna Rada, ci co mają trzymać fason i kierować sytuacją w kraju, są na miejscu, nikt nie uciekł, więc to jest ważne dla ludzi, ważne, że organizuje się wsparcie i tak dalej, także ja staram się w sytuacjach kryzysowych zawsze zacząć działać w miarę możliwości i potrzeb, a nie rozpaczać, bo nie ma na to miejsca i siły, bo jak zaczniemy umierać ze strachu, to po prostu nas już nie ma. Także na to liczy niestety wróg. A żeby przetrwać, to najlepiej obserwuję to, co się dzieje i co piszą naprawdę chłopcy z frontu i dziewczyny. I jak się cieszą temu, że każdy atak został na przykład zatrzymany albo działania rosyjskie są w jakiś sposób zneutralizowane, chociaż to jest małe pocieszenie, ale wyobraźmy sobie, jak oni się tam wszyscy czują. Ile ty masz rodziny jeszcze na Ukrainie? Bo wiem, że mama jest z tobą tu. Mama jest w Polsce jako jedyna. Reszta mojej rodziny jest w Ukrainie. Jedni w Lwowie, drudzy w Chmielnickiej oblasti. Mam bardzo dużo w Kijowie, pod Kijowem. Mam bliskich ludzi na samej granicy, w Sumach. Po całej Ukrainie właściwie. Także, wiesz, ja mam 22 kuzynów, kuzynek. Wszyscy mają rodziny, dzieci i tak dalej. Także liczyć rodziny się nie da, bo jest jej naprawdę dużo, ale tak samo dla mnie ważni są i ci, co z rodziny, i ci, co są przyjaciółmi, te dzieci, które chrzciło mi każdy człowiek. I patrząc na to, co już mam dzisiaj i co już upubliczniłam, żeby po prostu pokazać, co się tam dzieje, to już przeraża, w związku z czym widać, że mamy do czynienia z człowiekiem, który nie ma w sobie nic ludzkiego i to jest najbardziej przerażające, że nie wiadomo, co dalej może się wydarzyć. Słucham jego teraz przestrogę dla wszystkich. To jest niewiarygodne. A najbardziej bolesne jest to, że bardzo dużo Rosjan, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, bo gdyby wszyscy, to by on tego nie zrobił, popierają go. I to jest przerażające, do czego dożyliśmy. Jak się dowiedziałaś o ataku? No, po czwartej już miałam telefon z Kijowa od swoich byłych współpracowników, zresztą pierwsi zadzwonili, że właśnie bombardują i że słychać, że trzęsą się budynki, że są syreny, wyją, alarmy wyją, że wiadomo, już zresztą wczoraj wysyłali wszyscy do siebie informacje od naszego wywiadu, wojskowi się nagrywali, chłopcy wysyłali do swoich, że mają informację, że o czwartej rano ma nastąpić atak i niestety to się potwierdziło, także wszyscy jesteśmy jakoś tam w kontakcie, połączenie, oby to łączność była, to jest najważniejsze, żeby chociaż móc wiedzieć, wspierać tych ludzi. Teraz już organizujemy się oczywiście z całego świata, Ukraińcy już się organizują, już ze Stanów, Grecji, z 70 krajów mamy na szczęście te takie swoje kanały łączności, nawet z takich pokojowych akcji, jak pamiętasz, akcja sadzenia drzew, którą robiliśmy w 75 krajach, to się tam uaktywniają wszyscy i
mamy już ze sobą kontakty i właśnie przyjmujemy wszystkie te jakby i zapytania z jednej strony, a z drugiej strony będziemy organizować. Już zaraz 5 osób ma przylecieć do Warszawy z innych krajów, którzy nie mogą się dostać do domu. Będziemy ich siedlić u siebie w domach. Ja mogę zabrać kilka osób do siebie. Już tam dzwonię i pytam, kto jeszcze może wziąć, bo nie pozwolimy tym ludziom ani szukać hoteli, ani przytułków, ani ten, ponieważ oni pozostali tak jakby niechcący poza krajem, a prawdopodobnie będą teraz ludzie jechać. Mam nadzieję, że władze wszystkich krajów ościennych będą na tyle też solidarni, że nie będą robić przeszkód na granicach i my zaopiekujemy się ludźmi, ponieważ wyjeżdżają tylko ci, co są, mogą wyjechać, co z dziećmi, bo ci, którzy już nie powinni wojować, to oni i tak zostaną, wszyscy zostają. Moi się nie wybierają, tak powiem. Wiedzą, że już jest za późno i nie chcą. Większość nie chce. A co mówią, że jaki może być rozwój wypadków? Wszystko jest możliwe. Nikt nie może, wiesz, wiedzieć, co się wydarzy. Ten człowiek ubzdurał sobie, że on musi, jak słuchałam, zdemilitaryzować Ukrainę i zdenacjonalizować, czyli to już jest bardzo niebezpieczne, co on mówi. I nawet nie chcę sobie wyobrażać, co może zrobić ten człowiek. Mam tylko nadzieję, że nie ma takich sił, żeby po prostu niszczyć zwykłych ludzi, że jego celem mimo wszystko są strategiczne obiekty militarne i tak dalej. Ale jak widać, już jest ofiar dużo i cywilnych, już jest dużo cywilnych, ponieważ nie da się tego uniknąć. Właśnie. Nie mam pojęcia, nie jestem, wiesz, od tego, ale wiem, że wszystkie siły musimy teraz przerzucić na to, żeby być po prostu w gotowości i się organizować do pomocy, co się da. Nic więcej na teraz nie mogę. Będziemy w kontakcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.